Dzień dobry, dzisiaj chcę Wam przedstawić zabieg do cery dojrzałej przy użyciu śluzu ze ślimaka. Do demakijażu mam płyn micelarny, do peelingu delikatny peeling ziarnisty. W dalszej części użyję maski z kwasem hialuronowym i olejem awokado, a na koniec zabiegu aktywne serum z kolagenem i kwasem hialuronowym, a także śluz ze ślimaka. To zaczniemy od demakijażu. Nakładamy kilka pompek płynu na wacik i zaczynamy demakijaż. Płyn ma w swoim składzie aloes, len i rumianek. Są to składniki, które będą świetnie nawilżały, łagodziły Waszą skórę, przy czym rewelacyjnie zmywa on makijaż. Po skończeniu demakijażu nakładamy peeling. Peeling ma w swoim składzie masło shea, witaminę E, a także olej z pestek winogron. Wszystkie te składniki świetnie nawilżają naszą skórę, mają działanie kojące, a dodatkowo jeszcze chronią ją przed działaniem wolnych rodników. Masujemy całą skórę peelingiem. Delikatnie. Możecie trochę mocniej przy nosie pomasować i na brodzie, bo tam nasza skóra jest zwykle bardziej zanieczyszczona. Po około 5 minutach zmywamy peeling. Po zmyciu peelingu czas na maskę. Maska, jakiej dzisiaj użyjemy, ma w swoim składzie kwas hialuronowy i olej z awokado. Maska ta wnika w głębsze warstwy skóry i zalecana jest szczególnie do pielęgnacji skóry wrażliwej, starzejącej się, a także wymagającej nawilżenia. Kwas hialuronowy będzie świetnie nawilżał naszą skórę od wewnątrz, tworząc właściwe środowisko do regeneracji naszych komórek. Masujemy skórę, rozprowadzamy grubą warstwę maski. I tak pozostawiamy na około 5-10 minut. Zmyłam już moją maskę, teraz przechodzę do ostatniego etapu, czyli nałożę sobie serum z kolagenem i do tego dodam śluz ze ślimaka. Nałożę sobie kilka pompek serum na dłonie. Serum przede wszystkim ma w swoim składzie kolagen i kwas hialuronowy. Są to dwa ważne dla naszej skóry składniki. Odpowiadają za jej odpowiednie nawilżenie i działają przeciwstarzeniowo. Do tego dodam sobie na dłoń odrobinę śluzu ze ślimaka. Śluz ze ślimaka to surowiec kosmetyczny, który opóźnia procesy starzenia, a także świetnie regeneruje naszą skórę. Wymieszałam sobie te dwa produkty i teraz mogę je nałożyć na twarz. Zabieg przeznaczony jest do skóry dojrzałej. Z użyciem peelingu możecie go wykonywać maksymalnie 2 razy w tygodniu, ale jeśli chciałybyście go wprowadzić jako zabieg do codziennej pielęgnacji, to bez użycia peelingu jak najbardziej się nadaje. Dziękuję.